through the stormy skies and shelter me from cold, from lies, and keep me warm in your arms. Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi. Na język polski przetłumaczył ojciec Stanisław Skudrzyk. Autorka oświadcza, że poddaje się całkowicie przepisom Kościoła zawartym w dekrecie papieża Urbana VIII i że opisanym zdarzeniom przypisuje jedynie wiarygodność historyczną i ludzką, nie uprzedzając decyzji Kościoła. Słowo wstępne do polskiego wydania. Maria Sima urodziła się 5 lutego 1915 roku w Sonntag w Alpach Austriackich, a zmarła 16 marca 2004 roku. Od dawna już mówiono o niej jako o pośredniczce między duszami czyśćcowymi i światem żyjącym, ale teraz staje się sławna. Świadczy o tym chociażby pokaźny nakład jej broszury, która została wydana przez Christiana Verlag w Szwajcarii. Wydawnictwo to zastrzegło sobie prawa autorskie, zaś nam, Polakom, wspaniałomyślnie dało pozwolenie gratis na wydanie polskie, za co na tym miejscu składam serdeczne Bóg zapłać. Pierwszy nakład niemiecki w listopadzie 1968 roku wybił 2000 egzemplarzy. Nakład drugi już w następnym miesiącu 5000, trzeci w styczniu 1969 roku 17000, czwarty w kwietniu 30000, piąty w sierpniu 40000. Nadto w tymże miesiącu ukazało się pierwsze wydanie francuskie, 5000 egzemplarzy. Przeczytałem tę książkę i po namyśle na próbę wydawcy przetłumaczyłem ją na język polski, kierując się chęcią wzbudzenia wśród Polaków większej troski o dusze zmarłych. Cierpienia czyśćcowe są prawdą, o której poucza nas Kościół, zaś pomaganie duszom na te cierpienia skazanym jest nie mniejszym obowiązkiem wierzących niż uczynki miłosierdzia wobec żywych. Jeśli chodzi o zjawiska, które są udziałem Marii Sima, nie są one niczym nowym, przeciwnie. W latach, gdy religijność była gorętsza niż to jest dzisiaj, bywało ich wiele. Przyjmowano je często za prawdę, bezkrytycznie, z niemałą szkodą dla wiary. Nie tylko jednak z tego powodu Kościół odnosi się dziś z wielką ostrożnością do wszelkich zjawisk nie z tego świata. Ważnym powodem tej ostrożności jest również nowoczesna wiedza, która podpowiada nam, że w naturze człowieka jest wiele tajemnic. I stąd różne zjawiska pozornie nadprzyrodzone mogą takimi nie być. Dopiero po gruntownym zbadaniu przez władze kościelne będzie można kiedyś uzyskać podstawę do miarodajnego orzeczenia w tej sprawie. Nie przesądzając natury zjawisk, o których opowiada nam Maria Sima, myślę, że trudno wątpić w religijność autorki i jej uczciwość. Dając czytelnikom tę broszurę do przeczytania, nie uprzedzam kompetentnych orzeczeń Kościoła, nie mając ku temu ani podstaw legalnych, ani badawczych. Ojciec Stanisław Skudrzyk. Sprawozdanie o Marii Sima napisane przez księdza proboszcza Alfonsa Matt dla biskupa Franciszka Trznan Feldkirch. Rodzina i pierwsze lata Marii Sima. Maria Agata Sima urodziła się jako drugie dziecko Józefa Antoniego Sima i Alojzy z domu Rinderer w Sonntag dnia 5 lutego 1915 roku. Jej ojciec Józef Antoni był synem właściciela gospody pod Lwem, również Józefa Antoniego i Anny Pfisterer z Sonntag. Przebywał w młodości u brata swego Jana Sima, wieśniaka, z Bregencji, a później służył u niego za parobka. Tam poznał Alojzę Rinderer,
córkę kolejarza, którą Jan przyjął za swoją i wychował. Biedni oboje pobrali się mimo 18 lat różnicy wieku i zamieszkali w Sonntag-Lietze. Józef Antoni Sima był w czasie I wojny światowej listonoszem, później dróżnikiem i wyrobnikiem. Wreszcie został rencistą. Przeprowadził się z rodziną pobłogosławioną ośmiorgiem dzieci do starego domu, który otrzymał w spadku po dobrym cieśli Franciszku Bickel. Ze względu na wielkie ubóstwo dzieci poszły wcześnie pracować na chleb do obcych ludzi. Chłopcy jako robotnicy, dziewczęta jako pomoc do dzieci. Maria była od dziecka głęboko religijna i chętnie uczęszczała na naukę udzielaną przez proboszcza księdza Karola Fritza. Po ukończeniu szkoły ludowej poszła na służbę początkowo do Allgäu w Szwabii, potem do Hart, Nenzig i Lauterach. Pragnęła wstąpić do klasztoru, ze względu jednak na słabe zdrowie trzykrotnie ją oddalano. Posag wymagany przy wstąpieniu do zakonu musiała sobie częściowo wyprosić, częściowo wysłużyć. 3 lata była służącą w zakładzie świętego Józefa w Feldkirch. Po wystąpieniu z klasztoru Geisau prowadziła gospodarstwo ojcu i sprzątała kościół. Od jego śmierci w roku 1947 mieszka sama w domu rodzinnym. Aby zwiększyć swoje nikłe dochody, uprawia drobne ogrodnictwo. Żyje w bardzo ciężkich warunkach materialnych i jest skazana na pomoc dobrych ludzi. Trzykrotny pobyt w klasztorze wyrobił ją duchowo i przygotował do powołania na apostołkę dusz czyśćcowych. Jej życie duchowe charakteryzuje miłość do Matki Najświętszej, pragnienie służenia duszom pokutującym i pomagania misjom. Złożyła Matce Bożej ślub czystości według wskazania świętego Grignion de Montfort, oddała się Matce Najświętszej, zwłaszcza dla dusz czyśćcowych. Nadto złożyła ślub zostania ofiarą miłości i zadośćuczynienia. Zrozumiała naznaczone sobie przez Boga powołanie polegające na pomaganiu w czyśćcu pokutującym przez modlitwę, cierpienie i apostołowanie. Od czasu okupacji hitlerowskiej aż do dziś z własnej woli przygotowuje dzieci do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej oraz udziela nauki religii. Posiada pod tym względem wybitne uzdolnienie. Pomoc duszom czyśćcowym. Od dzieciństwa Maria Sima śpieszyła z pomocą duszom czyśćcowym przez modlitwę i ofiarowanie dla nich odpustów. Od 1940 roku zaczynają zgłaszać się do niej pojedynczo dusze pokutujące, prosząc o modlitwę. Wreszcie od dnia zadusznego roku 1953 roku rozpoczyna Maria Sima pomagać im przez zastępcze cierpienia. Maria musiała przyjąć dotkliwe cierpienia z oficera zmarłego w 1660 roku w Karyntii. Odpowiadały one grzechom, za które trzeba dać zadośćuczynienie. W tygodniu dusz czyśćcowych otrzymują dusze czyśćcowe szczególne przywileje przez miłosierdzie Matki Bożej. Listopad jest również dla nich miesiącem szczególnych łask. Sima cieszyła się, gdy skończył się listopad, ale dopiero dzień niepokalanego poczęcia był początkiem jej cierpień. Zgłosił się do niej ksiądz zmarły w Kolonii w 555 roku. Wyglądał na zrozpaczonego. Potrzebował cierpienia zastępczego pod warunkiem, że Maria przyjmie je na siebie całkiem dobrowolnie. W przeciwnym bowiem razie będzie musiał cierpieć aż do dnia sądu ostatecznego. Sima przyjęła cierpienie i rozpoczął się dla niej wyjątkowo ciężki tydzień. Dusza ta przychodziła każdej nocy i nakładała na nią coraz nowe udręki. Maria odnosiła wrażenie, że wszystkie jej członki są rozrywane. To znów odczuwała na całym ciele, jak gdyby gwałtowne pchnięcia sztyletem. Kiedy indziej czuła, jakby wbijano w jej ciało tępe żelazo, które przez opór rozszczepia się, gnie i rani boleśnie. Dusza ta musiała pokutować za zabójstwa dokonane na towarzyszkach świętej Urszuli, odstąpienie od wiary, wielokrotne łamanie wierności małżeńskiej
i niegodne uczestniczenie we mszy świętej. Nowe dusze stale prosiły o pomoc. Cierpienie zastępcze za usunięcie ciąży i za nieczystość polegało na okropnych bólach i mdłościach. Następnie zdawało się jej, że godzinami leży między blokami lodu, a zimno przechodzi aż do szpiku kości. Było to cierpienie za oziębłość religijną. Po trudnym przypadku z księdzem z kolonii musiała przyjąć 6 dusz, które mogły być wyzwolone tylko przez dobrowolne przyjęcie cierpień za nie. Mogła za to później łatwo wyratować wiele dusz dzięki miłosierdziu Matki Chrystusowej. W pierwszej połowie roku przyszły następujące dusze. Berta z Francji zmarła w 1740 roku. Pewna Wiedenka zmarła w 1810 roku. Prostytutka z Włoch, 2 dziewczyny z Włoch zabite w czasie nalotu bombowego i włoski ksiądz. Przyszło w międzyczasie wiele dusz, które zostały wyratowane przez modlitwę i lekkie cierpienia. Wszystkie te ofiary przyjęła Simma na siebie, choć nieraz ciężko jej to przychodziło. Czasem było tak ciężko, że w normalnych warunkach nie mogłaby tego znieść. W sierpniu 1954 roku Maria zaczęła w nowy sposób pomagać duszom czyśćcowym. Zgłosiła się dusza Pawła Giesinger z Koblach z prośbą, aby jego 7 dzieci, podał ich imiona, zebrały 100 szylingów na misję i zamówiły za niego 2 msze święte, a będzie wybawiony. W październiku powtórzyły się podobne prośby, mniej więcej 42 razy. O większe lub mniejsze ofiary pieniężne na misję, o msze święte lub modlitwy różańcowe. Wszystkie te dusze zgłosiły się same, choć Simma nie dowiadywała się o nie. W tym samym październiku 1954 roku powiedziała Simmie pewna dusza czyśćcowa, że wolno jej zapytać o każdą z nich, której krewni pragną pomóc i żądaną pomoc wypełnić. Wprawdzie już przedtem pytała Maria o pewne dusze i nieraz otrzymała odpowiedź. Obecnie było jej wolno takie pytania przyjąć do 20 listopada, a będzie mogła otrzymać odpowiedź jeszcze w roku maryjnym. W październiku i listopadzie, aż do święta niepokalanego poczęcia, każdej nocy przychodziły dusze czyśćcowe, za które musiała modlić się lub cierpieć. Początkowo wszystkie te modlitwy wypełniała sama. Kiedy jednak zlecenia stały się zbyt liczne, wolno jej było poprosić o pomoc innych ludzi, o ile była przekonana, że przyjęte modlitwy sumiennie odprawią. Za księży, którzy prosili o modlitwy, mogli zlecenia wykonać tylko księża. Po zakończeniu roku maryjnego miała Maria kilka dni wytchnienia i spokoju. Potem zaczęły znowu zgłaszać się dusze, również i takie, za które Simma mogła cierpienia przyjąć dobrowolnie i oczywista przyjmowała. Jak zjawiają się dusze czyśćcowe? Dusze zjawiają się w różny sposób i w różnej postaci. Jedne pukają, inne ukazują się nagle. Niektóre zjawiają się w ludzkiej postaci jasno i wyraźnie, tak jak wyglądały za życia. Inne pozostają mgliste i niejasne. Dusze z ciężkim czyśćcem robią wrażenie przerażające. Im więcej zostaną przez cierpienie oczyszczone, tym stają się jaśniejsze i milsze. Często opowiadają, jak zgrzeszyły, jak przez miłosierdzie Boże uniknęły piekła. Nieraz dodają pouczenia i przestrogi. Co do innych dusz, czuje Maria ich obecność i to, że musi modlić się za nie i cierpieć. W poście objawiają się dusze czyśćcowe w nocy i w dzień po to tylko, aby prosić Marię o cierpienie dla nich. Zdarza się, że dusze te ukazują się w strasznej, grozę budzącej postaci. Mówią przy tym tak jak za życia ich własnym dialektem. Obcojęzyczne używają łamanej niemczyzny z akcentem indywidualnym dla każdej z nich. Ocena objawień.
Czy są te objawienia prawdziwe, czy też są przywidzeniami, fantazją, sztucznie wywołane życzeniem i odpowiednią lekturą? Różne fakty świadczą za prawdziwością tych zjaw i zastępczych cierpień. Od wczesnej młodości żywiła Maria Simma pragnienie pomagania duszom czyśćcowym, gorliwie korzystała z dni odpustowych i odmawiała wiele modlitw, do których te odpusty były dołączone. Nim uświadomiła to sobie, nie wiedziała, że przyjmować można na siebie cierpienia zastępcze za dusze pokutujące w czyśćcu. Są one ciężkie i musiała przypomnieć sobie złożony ślub i wytężyć całą chęć ofiary, aby móc zdobyć się na dobrowolne przyjęcie na siebie tych cierpień. Wyraziła pewnego razu życzenie, by dusze czyśćcowe rzadziej ją nawiedzały, brak jej bowiem sił i nie może po bezsennych nocach pracować w dzień. Otrzymała odpowiedź, że złożyła przecież ślub oddania się na ofiarę za dusze pokutujące, a to nie było tylko pobożnym życzeniem. Na podstawie tego ślubu musi przyjąć wszystko, czego od niej Matka Boża zażąda. Powinna zresztą odżywiać się intensywniej i dbać więcej o siebie, a wtedy będzie odporniejsza. Człowiek jest w stanie znieść znacznie więcej, niż mu się to wydaje, zaś dusze czyśćcowe pomogą wykonać dzienną pracę. Maria Simma odróżnia doskonale to, co śni, a co widzi na jawie. Dusze pokutujące budzą ją, mówią do niej i odsłaniają przed nią swoje cierpienia. Nieraz pokutuje za nie w ciągu dnia podczas pracy i wykonywania swoich obowiązków. O tym, że nie są to u niej jakieś stany chorobowe, świadczy i to, że cierpienia te są jej z góry zapowiedziane i po upływie oznaczonych godzin ustają. Mówiła mi często Simma, jak pragnie, aby rok maryjny skończył się wreszcie. Tak jej to wszystko ciążyło. Dusze czyśćcowe wielokrotnie potępiły to pragnienie, napominając ją, że winna przyjąć wszystko to, co Bóg na nią zsyła. Podsuwano nieraz myśl, aby Simmę w nocy niepostrzeżenie obserwować i przekonać się, co się za tym wszystkim kryje. Uważając, że jest to oszustwo powodowane ciekawością, grupa młodych ludzi FN, AN, WB, EB, WB przy częściowym udziale dziewczyny KB przez dwie noce przed niepokalanym poczęciem 1954 roku podglądali Simmę, przystawiwszy drabinę do otwartego okna jej sypialni. Słyszeli, jak Simma jęczała w czasie swoich cierpień, płakała i ocierała łzy, jak rozmawiała z duszami czyśćcowymi, jak stawiała pytania i robiła notatki. Zjaw nie widzieli, ani też nie słyszeli. Od tego czasu przestali drwić na temat tych objawień. Najstarszy z tych młodzieńców opowiedział mi swoje wrażenia i to, co zauważył. Jedna z dusz powiedziała Simmie, że ją przez dwie noce śledzono, ale że to wyszło na pożytek dla młodych ludzi. Kiedy Maria dowiedziała się, że ci młodzieńcy dusz pokutujących nie widzieli ani nie słyszeli, zapytała, dlaczego tak jest. Usłyszała odpowiedź: ci młodzieńcy jeszcze żyją. Na to Simma: dobrze, ale i ja jeszcze żyję i mimo to słyszę was. Odpowiedziano jej: ty należysz do nas. Przebywamy w ciemności. Droga dla nas do ciebie jest jasna. Simma w dalszym ciągu zapytała: co byłoby, gdybym was nie przyjęła? Odpowiedź: przez miłosierdzie Boże możemy cię zmusić, ponieważ ty do nas należysz. Pytanie: co to znaczy, ty do nas należysz? Odpowiedź: przez ślub oddałaś się w sposób szczególny Matce Boskiej Miłosierdzia. Ona natomiast oddała cię nam i dlatego droga do ciebie jest dla wielu dusz jasna. Dobrze robisz, że nas chętnie przyjmujesz z miłością i współczuciem. W ten sposób możesz nas szybciej wybawić. Musisz mniej cierpieć, otrzymujesz więcej łask,
oraz zasług i możesz więcej dowiedzieć się o duszach, o które pytasz. Jest możliwość przeprowadzenia pewnej kontroli nad zleceniami, które Simma otrzymywała od dusz czyśćcowych z poleceniem przekazania ich żyjącym krewnym. Przypadki przeważnie całkowicie jej nieznane. W tym miejscu w sprawozdaniu dla biskupa Chana następuje cały szereg nazwisk zmarłych wraz z ich życzeniami. Większość tych życzeń wysłałem odpowiednim urzędom parafialnym celem zbadania sprawy i przekazania prośby danym osobom, o ile podane szczegóły okażą się prawdziwe. Ze sprawozdań o duszach czyśćcowych, za które Maria Simma musiała cierpieć, mogłem dowiedzieć się o różnych okolicznościach, o których Simma nic wiedzieć nie mogła, z uwagi na brak wykształcenia, na przykład jeśli chodzi o księdza z kolonii, który brał udział w zamordowaniu świętej Urszuli i jej towarzyszek. W czasie katastrofy lawinowej w 1954 roku dowiedziała się Simma od dusz czyśćcowych, że są jeszcze żyjące ofiary zasypane śniegiem. Dwa dni później odnaleziono ostatnią z nich żyjącą. Została również powiadomiona o innych katastrofach roku maryjnego. O powodzi w lecie 1954 roku powiedziała mi dwa dni wcześniej, nim ukazały się w gazetach artykuły na ten temat. Wiedziała o tym od dusz czyśćcowych. Maria Simma jest zrównoważona, nie jest bynajmniej ograniczona. Od kiedy zaczęły się u niej cierpienia za dusze pokutujące, stała się spokojniejsza i robi wrażenie osoby jeszcze bardziej pogodnej. Po zakończeniu roku maryjnego wysiłki ostatnich miesięcy wywołały w niej wielką potrzebę snu, jak u każdego normalnego człowieka. Co Maria Simma dowiedziała się od dusz czyśćcowych o czasach obecnych, potrzebach współczesnych, niebezpieczeństwach i środkach zaradczych, co doznała w godzinach największych cierpień czy w chwilach pociechy, jest zgodne z nauką wiary o Bożej sprawiedliwości i o Bożym miłosierdziu, z nauką o czyśćcu i jest uznane przez władze kościelne. Wątpliwość nasuwa okoliczność, że Maria Simma może zadawać duszom czyśćcowym pytania i otrzymywać odpowiedzi. Istnieje słuszna obawa, że zostanie to wykorzystane przez ludzi dla wywołania sensacji. Początkowo prosiły poszczególne osoby, by Simma pytała o bliskich sobie zmarłych. W połowie października powiadomiono Simmę, że w tygodniu Dnia Zadusznego pytać może o każdą duszę, co do której pytający gotowi są wypełnić wszystko, czego dana dusza potrzebuje do wybawienia. Bez wątpienia podoba się to Panu Bogu, że krewni troszczą się o swoich zmarłych. Są w czyśćcu i takie dusze, które Maria może, ale nie musi przyjąć. Najczęściej są to dusze na niższym szczeblu czyśćca. Dzięki szczególnej litości Matki Miłosierdzia mogą one prosić o wybawienie. Simma dosłownie tak została poinformowana. Te dusze muszą ci powiedzieć, że je przyjąć możesz, ale nie musisz. Jeżeli takie dusze odrzucisz, nie będziesz winna. Nie wolno im wtedy po raz drugi do ciebie przyjść. Jeżeli jednak chętnie i dobrowolnie przyjmiesz je, otrzymasz większe łaski. Za to możemy udzielić ci więcej wiadomości o zmarłych. Nie chodzi tu o sensacje, ale o łaski dla dusz czyśćcowych. Tylko jeżeli zadano pytanie z czystej ciekawości, na przykład na temat Hitlera lub Stalina, nie otrzymała Simma żadnej odpowiedzi albo odpowiedź odmowną. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.